Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wampir. Tutaj z profilu i z drugiego profilu Jonathan oraz bezpośrednio na twarzy jesteśmy w rezydencji Lady Ashbury po to, żeby po pierwsze zagadać z nią na jakiś nowy temat, który mogę poruszyć, a potem żeby odbić prosto do misji głównej. To jeszcze poza nagraniem przed chwilą znalazłem jedną książkę, a będąc konkretnym, była to tutaj opatrzone dedykacją egzemplarz Drakuli. Proszę. Tutaj to w poprzednim odcinku, to też. No i okej, ogólnie nic tu więcej widzę nie ma. Dobra, pogadamy. Pogadajmy. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. There are many paintings adorning the walls here. Yes. Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. Jej magnum opus. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. Oh. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Wow. To się nazywa prezent. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Ej, ale to było cwane. Ja na to nie wpadłem. Ona to szybciej przejrzała niż ja. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Priwan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. Okej, czyli może się zdarzyć, że będę chciał do niej przyjść i będzie zamknięta Havira. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Skulls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. No, bo sobie mogą jeszcze wybuchnąć i nas zatruć. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. O, ukochany! Już tak oficjalnie powiedziała do niej, że go kocha. No, jak miło. Jonathanie, może się odwdzięczysz kobiecie i też jej powiesz, że ją kochasz, co? Dżentelmenie, zadychę. Dobra, teraz do fabuły. Przejdźmy zatem. Gdzieś w tym kierunku muszę iść, żeby znaleźć ten cały teatr. O, kolejny niecny Wulkot, ale Fergal Bansha był jednym z tych bardzo trudnych do znalezienia. No właśnie widzę, jak trudny był do znalezienia. To już któryś taki
typ, którego spotykamy. Finsbury Theater. No to teatr mamy. Teraz pytanie, czy uda się... Surprise, bitch! O, ty dwóch typa naraz zdjąłem. Pięknie. Nie spodziewałem się, że jednym zamachem dwóch typa zestunuje, a tu proszę. Dobra, ktoś tu jeszcze jest w pobliżu? Egzekutor Priven. Steady, boys! Mój krwisty Quen jest silniejszy. Mocny jest ten Tosko, jak tak patrzę. No a przynajmniej mocny jest zasięg, z jakiego można go użyć, a tym bardziej... Kółeczko? No oczywiście. A tym bardziej zasięg obrażeń, jakie on zadaje. Dobra, jak tu wejść? Skoro to jest, tędy jest to niemożliwe. Dobra, tutaj... Co, może od tyłu jakoś się uda? Który się drze? Tutaj... Ale ci tam z kimś walczą, to niech sobie walczą. Ja nie będę na nich tracił czasu. Gdzieś z tej strony powinno być przejście. Ej, zaraz, zaraz, moment, chwila! My to... Ja to miejsce kojarzę. No, jeszcze do ludzi, koledzy. Kurde, akurat montuję... Znaczy montuję, renderuje mi się odcinek, przez to... Możecie zauważyć, że troszeczkę ścina. Dobra, wiecie co? Kwestia czystej formalności. Dlaczego ja sobie nie odblokowałem tych drzwi? Czemu ja sobie nie odblokowałem tych drzwi? Dobra. Trudno się mówi. Więc niemiłosiernie będzie mi ten skal wpieniał. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Dobra, gdzie jest to okno? Tutaj? Nie wiem, jaką wypatrzę, że to jest otwarte, ale niech będzie, że to przez wampirze zmysły. No i dobra, jesteśmy w szkole aktorskiej Doris Fletcher. Na start jakiś list? List pożegnalny. Okej, nie wyglądało na list samobójczy. Chociaż może. Nie doczytałem. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but learn. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does Może ze sceny? Że ta nie rusz siebie głupka. No, super. Brawo. Okej, czy ja mogę tym serum wyleczyć? Tak, mogę się wyleczyć nawet te mocniejsze rany. Tyle fajnie. Okej, jesteśmy chyba na forum. Powiedzmy. No, jest. Alas, poor Doris. I knew her well. Jest chyba Doris. Prawdziwa mówi w sobie, o sobie, jakby nie żyła.
Okej, nic. Się rozglądam za jakimiś notatkami. Czy nie będzie tutaj czegoś ciekawego? O, a propos notatki. Stary pamiętnik Doris Fletcher. Okej, trochę informacji na temat właśnie Doris. Krzepka krew. Dobra, zaskoczyliśmy niżej. Myślałem, że to krew, ale to tylko ta boazeria zdarta. Człowiek, który był martwy. Ciekawe, co to na sztukę. Okej, dziwne rzeczy gada ta cała Doris. A, wyczuted! Dobra, to zgarnięte. To zgarnięte, to zgarnięte. Dużo tutaj jest, widzę, tych powiększonych wersji plakatów ze sztukami, w których ona grała. No, czyli będę musiał pewnie jakoś z góry zaskoczyć. Dobra, tu nic więcej nie ma, no to zobaczmy, czy jest coś... Tędy ja sobie tam weszłem. Tędy? A, tędy w ogóle na to piętro przyszłem. Dobra. No więc, nie pozostaje nam nic innego jak wejść średnio frontowym wejściem. Albo i nie. Czy... nie, czekaj chwilę. Tutaj nie... But I offer only love. Wait a minute, jak ja mam tutaj zejść w takim razie? A szczur, żeby sobie krew uzupełnić, okej. O Boże, tu są schody! Dobra. Nic. Okej, jest cutscenka. Who are you? You who dared enter my tak zasłania te... Are you here to worship lewą część ciała? Or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah, but Doris Fletcher is no more. She was widzicie, co ona ma tam od szyi w dół? You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Fajny miecz. Co tam było? Jakie zabiłeś mojego ojca? A, chyba, że to był z jakiejś sztuki tekst. O, nie zginęła! Wow, co jest? Co to za łapa? Ej, wait a minute, czekaj chwilę. Ej, ona ma takie same łapsko jak ta! Jak ona się nazywała? Jak Harriet Jones! No, weź mnie, kobieto, zostaw! Oj, wspaniałą szabelkę zdobyłem, pięknie. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? Fui! No, Miss Fletcher. My dead heart will beat. For only one. Ah! Is she pretty? Is
she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... that I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Odłóż lampę. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one. Kurde, zbugowała się trochę nasza ta pelerynka. And farewell. O! Okej, okay, zapłonęła dość szybko. Farewell, Doris. Okej, okay, właśnie sama się zlinczowała. Poniekąd oszczędziła nam problemów. Bravo! No jeszcze mi tu ciebie brakowało. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Stary. Każdy twój człowiek, jak tylko do mnie podchodzi, to momentalnie ginie. Naprawdę myślisz, że uda ci się mnie zabić? Dobra, myślałem, że coś słyszę, ale jednak nie. Okej, tu jest zamknięte. Ale sprawdzę z chęcią tę szabelkę. 140. Okej, okay, prawie dwa razy mniejszy atak, ale to jest nieulepszone. O, i stać mi na ulepszenie tego na maksymalny poziom. Okej, okay, to jest kolejna broń, która może mi dawać punkty krwi po trafieniu. Ale myślę, że to jest chyba szabla, która będzie lepsza już od tej piły. Ale dobra, to sprawdzę dopiero przy stole warsztatowym. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Okej, okay, teraz co? Kolej będzie znowu teraz mi coś skipnie czy? Okej, okay, jeszcze nie. These people want me dead. I need to leave now. Stary, ci ludzie chcą twojej śmierci? No i co z tego? Ty im śmierć zafundujesz w o wiele krótszym tempie. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Odeprzeć stróżów Priven. O, no pięknie. Zdaj lordowi Redgrave relację na temat Doris Fletcher. No, dostał pałą i do widzenia. A, oczywiście, to nie jest członek Ascalon, to jest jakiś zwykły frajer pompka. Więc niech zdycha. No, jeszcze jedno ugryzienie i będę mógł się za darmo wyleczyć do pełna. Do Ascalonu w tamtą stronę i tutaj odblokowałem sobie, jeśli się nie mylę, ostatnio przejście. I tak też jest w istocie. Dobra, tu jest nasza Havira. A... nasza? Tak? A nie, 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 nie. Kurde, pomyliłem się. Nasza Havira jest trochę... jest gdzieś indziej. O, Mr. Kimura! We meet again, Mr. Kimura. In a more peaceful situation. Dr. Reed, still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I.
After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmare since I escaped that filthy jail. Okej. Okay. Nie mogę go wypytać, no ale raczej nie potrzebuję. Gość jest zdrowy. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. No, ja nie muszę zaraz z nim rozmawiać. I raczej nie będę musiał przez dłuższy okres czasu. Dobra, Scallon jest zaraz obok. Jest Charlotte, na którym mam questa swoją drogą. To jest cała, czy cała, nasz ten cały. Good evening. I'm... Proszę, proszę! Fosfor biały i wodorotanek sodu. Ciekawe, nie sądziłem, że gościowi się teraz powiększy. Czy musiał być apartament? Asortyment, powinien powiedzieć. Zamiast asortyment, ci powiedzie apartament, dlaczego? Nawet te słowa nie są podobne. Dobra, jak już jesteśmy obok, to obczajmy. Właśnie, mamy jeszcze tą gęstą, odżywczą krew. Na surowicy dla wampirów. Silna dawka sur... co? Aha, dobra, to już rozumiem od razu z tego, tak? Tak. Od razu mamy to, tylko nie mieliśmy jeszcze przepisu na to. Ale już za darmo mamy jedną sztukę. Dobra, na razie niech jest, bo nie używam w ogóle tych serum, nie czuję potrzeby. No chyba, że czasami sobie dziabnę regeneracyjne, no ale to i tak też bardzo rzadko. No, wytrzymałościowego w ogóle nie wykorzystuję. Ja nie wiem, jak słabą broń musiałbym sobie wziąć do ręki, żeby mieć problem podczas walki z tymi kolesiami. Dobra, sprawdźmy tą szablę. Zwiększę obrażenia. Tutaj punkty krwi. Obrażenia. Już jest 168. 252. 273, czyli minimalnie mniejsze obrażenia od tamtej od piły chirurgicznej. O ile? O 7 punktów chyba. A nie! Większe są! O 13 punktów większe obrażenia przy takim samym doborze ulepszeń, a jak dam sobie mieć 5 punktów krwi, no to 8 punktów będą niższe. Ale na razie myślę, że z tej szabelki pokorzystamy. Tutaj mamy tę pompkę, którą znalazłem w poprzednim odcinku. Chyba w poprzednim odcinku. Czemu by nie? Zobaczmy, czy to będzie silniejsze. No, tutaj mam oparzenia jakiegoś konkretnego rodzaju, widzę, do wyboru. Tylko nie mam fosforu białego i wodorotlenku sodu na wystarczającej ilości. I nie, strzelba pompka doskonała jest od strzelby Miltona, a tym bardziej od wspaniałej lupary, gorsza. Zakładam, że pewnie ma trochę więcej w magazynku. No, jeden pocisk ma więcej. Tylko pytanie, czy to by strzelało po jednym razie, czy po kilka. No i tutaj całkowicie na absorpcję krwi. Muszę sobie w końcu wypróbować ten nożyk amputacyjny. Tutaj 6, no to niech będzie ta pała na kolejny poziom. Jeszcze więcej ogłuszenia. Maczety nie ulepszę, ale tą pałkę mogę. Tutaj energia, nie. Jeszcze więcej do ogłuszenia. I tutaj na kolejny poziom mogę to podnieść. I jeszcze dodać więcej do ogłuszenia. No, bo to jest maczeta z początku gry. Ta maczeta tak samo jak ten kołek jest maksymalnie na drugi poziom. Trochę szkoda, ale też nie ma co... Czemu chciałem powiedzieć wybrzydzać? Dobra, never mind. No, ale za chwilę będę miał wszystkie bronie, które mogę, doskonałe, bo brakuje mi tylko... Ile? Bo to jest ile łącznie? Łącznie 12 porządnych uchwytów. Dobra, teraz nie ta opcja, oczywiście, znowu się pomyliłem.
dla próby rewolwer na pistolet Parabellum, bo jeszcze go ani razu nie wykorzystałem. A pałę zmienimy sobie na nóż amputacyjny. O, zużycie wytrzymałości, po prostu różnica jest kosmiczna. To jest ta wspaniała pałka i doskonała szabla. Tutaj chyba nic więcej nie zmienię. Tutaj te serum jeszcze mam, ale zanim będę używał na przykład tej surowicy, to musiałbym wykorzystać tą. A jeszcze nie zdarzyło mi się w trakcie walki na tyle, żeby mi się skończyła krew. A przynajmniej nie na tyle, żebym nie mógł sobie momentalnie odzyskać. Tutaj opis. To chyba było, ale na wszelki wypadek też wam pokazuję. No i opis. Opis tutaj, widzę, jest niedostępny. Pytanie, czy coś się spieprzyło, czy po prostu jest to niedostępne. No, amunicji mam dużo. Avery, dlaczego ty do mnie gadasz przez sufit? Powiedz mi to. Może nawet nie dlaczego, ale jak ty do mnie gadasz przez sufit? Oczywiście, że poszedłem w złym kierunku. Ja mogę stąd wyjść? Nie, nie mogę w taki sposób. Dobra, no to... wyjdę w sposób normalny. Żeby nie tracić zbytnio czasu. Bo jeszcze myślę, że tą akcję w Ascalonie możemy sobie sprawdzić, ale wymienię sobie do tego doskok może na mgłę cienia, a pazurki, krzepliwość nie, a może wrócę do włóczni krwi. Zresztą w sumie chciałem sobie teraz wypróbować w sumie tą włócznię na tej drugiej gałęzi, powiedzmy, ewolucji tego drzewka. Tylko że właśnie problem jest to, że to że czekałby mnie potem... no taki dłuższy moment przydziel ulepszenia ponownie postaci, no bo niestety, ale... reset umiejętności to reset wszystkich umiejętności. A nie tylko jednej. O, Lady Ashbury tu jest? A ona by nie ma tu wstępu? Okej. Okay. Ona... nie, ona sobie coś pisze. Dobra. Pogadajmy z nią. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my ignorance. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Okej, okay, ale ona jakby się dowiedziała, co powiedzieliśmy do Redgrave'a? I tak teraz zaczołkowała, czy... tak nie do końca. O, ty, to było zamknięte wcześniej. Lord Finney. Rozumiem, jego komnata, powiedzmy. No, 5 szylingów raczej nie potrzebujesz. Uuu, klucz do piwnicy klubu Ascalon! To chyba wiem, do których drzwi to nawet będzie. I z wielką chęcią w sumie te drzwi teraz sprawdzę. Ciekawe, coś powie. Nie. Lord Redgrave is outside almost every night coordinating our defenses. No, z tego co mi powiedział, to on prawie nie opuszcza tego pomieszczenia, tego budynku. Więc co? Troszeczkę kłamał. Dobra, otwórzmy drzwi. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Okej, okay, jest jakaś notka. O rekreacyjnym spożywaniu krwi. Okej, okay, czyli po prostu... klucz do notki o łaknieniu krwi chyba. Tak. Do całego tego działu. Tutaj nic, tu zamknięte. Tu nic też więcej nie zbiorę. O, czyli takie średnio wharf, jeśli mam być szczery.
No, troszkę szkoda. Spodziewałem się chociaż jakiejś legendarnej, może nie legendarnej broni, ale no czegoś mocniejszego. O, porządny sztylet. Tak po prostu leżała tu broń? Poważnie? Czy ja wcześniej nie zauważyłem? Absorpcja krwi. O, to ma trzeci poziom i już ma 10 punktów absorpcji krwi. A to ma 15 i to po upgrade'ach. Solidny, choć niewielki nożyk używany głównie do dźgania i rozcinania skóry. Okej. Okay. O, i mógłbym to w sumie nawet jeszcze ulepszyć. Ile by to miało? 20 absorpcji. Dobra, to przynajmniej wiem już, co będę ulepszał w następnej kolejności. Jak tylko dorwę się do stołu warsztatowego. To jest Lord Redgrave, tak jest. O, ten też ma 20 level hipnozy. Tak samo jak Lady Ashbury. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson Estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Mówiłem? Mówiłem, że będę musiał go zmienić w wampira? Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us. An immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Aha, no, a co mają metody śmiertelników do przemiany wampira? You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Dyplomata zadycha. Goodbye, Lord Redgrave. Dobra. Gdzie konkretnie?
tutaj gdzieś jest ta posiadłość. O, i tutaj jest jeszcze ichniejszy skrót do Whitechapel. A tutaj gdzieś musimy znaleźć kolejny fragment testamentu. Kurde, cały czas próbuję sobie ogarnąć, jaka byłaby najlepsza możliwość na ten. W sensie kiedy zacząć robić te poboczniaki, które już mam dostępne. Żeby nie przeoczyć czegoś ważnego. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Chyba mógłby spróbować. Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Proszę. 20 level hipnozy. A gość tak naprawdę jest pizdą, a nie wampirem. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor soul survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please. No, jak ja tak słucham o tym, co Dawson odpieprza, to najchętniej też bym go może nie zabił, bo jeśli chcę uzyskać najlepsze zakończenie, to ja nie mogę zabić nikogo. Ale ja bym po prostu dał mu umrzeć. Niestety problem jest taki, że ja nie jestem pewien, czy ja nie mogę nikogo zabić, czy nikt po prostu nie może zginąć. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. No, ogarnął sobie, że jesteś potężny, no i chciałby troszeczkę tej mocy teraz skosztować. Ale czy w sumie Jonathan nie byłby i tak potężniejszy od niego? Coś nie mógłbym mu na przykład, nie wiem, rozkazać samemu się zabić?
Wydaje mi się, że chyba byłaby taka opcja. Dobra. Na koniec jeszcze... Nie używałem w ogóle tego noża chirurgicznego, ale może tak na sucho chociaż go wykorzystam. Zobaczmy. Okej, taki zwykły nożyk. A sprawdźmy jeszcze ten sztylet. Sztylecik. Tylko jeszcze go najpierw ulepszymy. Tutaj, tylko tutaj. Porządny sztylet do wspaniałego sztyletu. I do doskonałego nie ulepszy, bo brakuje mi jednego ołowianego drążka. Trochę szkoda. No chyba, że po drodze by się trafił jakiś pomniejszy ten. Skal. Albo jakiś ten lepszy od Priven. Bo oni zazwyczaj mają takie lepsze rzeczy przy sobie. Okej, tu jest wejście do Whitechapel. Kurde, musiałem... W sumie, czekaj, nie, mogę przecież. Będzie jakoś tak tędy. Czy ja dobrze idę tutaj? Tak, tutaj i w lewo. Bo tutaj dojdę do tego... Skala, który tak drze mordę i mnie irytuje. O właśnie, zdeformowany, oślepiony. To ty gin. Okay, jak tak patrzę na ten sztylet, to nie do końca widzę zmianę. Co to... Aha, Jezus, zaś ten trigger. Myślę, że coś mnie atakuje, a tylko trigger postanowił sobie coś walnąć tak na YOLO. Dobra, niestety nie wypadło to, co bym chciał, żeby wypadło. Myślę, że go nie odblokowałem od razu. O, ale są prevenci, to może z nich wypadnie. O, kapelan. Okej, no to z niego akurat powinno wypaść. Ej! Stary, ja też mam gnata, wiesz? No ładnie. Okej, coś się zepsuło chyba. Oj, kolejny skrót! Serio. Dobra, finalnie chyba nie tak nie wykupiłem tego, co chciałem. No dobra, trudno się mówi. Innym razem. O, proszę bardzo. Akurat skrót do tegoż przybytku. No, w sumie jak najbliżej to... Najbliżej jest w sumie to nasza kryjówka w Domciu. Więc do niej się udam. Szybka dzida. Prześpimy się i zobaczymy, jak się zmieni sytuacja przez noc. Znaczy w sumie przez dzień, bo w nocy to my się akurat poruszamy. Dobra, szybciutko, szybciutko. Jest Charlotte i kawałek obok jest wejście do naszej Haviry. Do środeczka. Na piętro. W lewo. I w lewo. I idziemy spać. Przy okazji odświeżą się też oferty kupców. No dobra. Resecik. Widzimy się za chwilkę. Dobra. Jestem już po resecie. Mi to zajęło jakieś chyba 12 minut. Potwierdzamy. Mam tylko nadzieję, że kolejny reset będzie możliwy. Okej, w tej dzielnicy bez zmian. Tutaj też bez zmian.
Wyleczyłem jednego, to zachorowało... sześciu kolejnych. No ludzie. Ej, what the hell? Co i tak nagle się pochorowali? Okej, to było dziwne. Dobra, czy jest kolejny reset dostępny? Jest. Ile mnie kosztuje? 250 punktów doświadczenia. No. I kolejne 12 minut na ulepszenie się. No ale to innym razem. Póki co ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy zajmowali się... No myślę, że jeszcze troszeczkę pociśniemy tę fabułę i sprawdzimy, w którym momencie będzie ten La Grande Finale, żeby się zabrać za poboczniaki. Bo jedyne, co wiem o poboczniakach tutaj, to to, że jeśli zginie postać, która może nam dać poboczniaka, to wtedy ten poboczniak przepada. I tyle wiem. Ale póki co, ode mnie to tyle i do usłyszenia. Cześć.